że po tej orgii jestem ciekaw, które to organy, czy tam organa kościelne są obolałe. Jestem ciekaw, no ale szkoda, że nie sprecyzował. Konfederacja jest dzisiaj jedynym ugrupowaniem, które pokazuje, że ten hedonizm, to bycie męskie jest bardzo istotne. Z polskim kościołem. Kościół w Polsce instytucjonalny zamienił się w biuro obrotu nieruchomościami. Doprowadzić do ładu polskie sądy, bo Ziobro łamie praworządność, bo łamie kręgosłupy polskim sędziom. Dobra. Dzisiaj z nami poseł, doktor nauk prawnych, jeden z szefów Lewicy, a od wczoraj, od niedzieli, nawet niemiecki agent z ruskimi korzeniami. Poseł Krzysztof Śmiszek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam Was bardzo serdecznie i dziękuję za piękne przywitanie. No to lepszego nie miałem w ostatniej swojej 4-letniej historii posłowania. Zawsze się staram wymyślić jakiś dobry początek tego spotkania. Ale bardzo, bardzo polskie nazwisko jak na niemieckiego agenta. Gratuluję, świetnego kapuflażu. No tak, tak. Podobno ono pochodzi z Czech, więc nie wiem, czy gorzej, czy lepiej. Już podejrzanie. To teraz już podejrzanie. Teraz jeszcze musi pan tylko piwo wyciągnąć i już jest wszystko jasne, tak? I knedliczki, tak. Knedliczki. Ja zacznę od takiego dosyć newralgicznego elementu, który ja przez ostatni tydzień oglądając TVP nie wiedziałem tego elementu, ale on jest dosyć istotny. Po ostatnich eventach, wydarzeniach w Dąbrowie Górniczej hasła lewicy rozdziału państwa od kościoła stają się bardzo sensowne. Dlaczego przez ostatni tydzień lewica nie bije w ten bęben, żeby spolaryzować wyborców i pokazać, że ten kościół to jest jednak więcej niż Sodoma i Gomora i może nawet trochę patologia, albo dużo niż więcej niż patologia? No widzę, że zaczynamy grubo od imprezy w Dąbrowie Górniczej, ale ta sprawa jest rzeczywiście super bulwersująca. Znaczy, panie redaktorze, lewica nie zajmuje się obyczajówką. Oczywiście to, co możemy zrobić, to tylko potępić tych, którzy mają usta pełne frazesów o obronie moralności, ci, którzy potępiają LGBT, ci, którzy obsobaczają wszystko to co tęczowe, ale my nie zajmujemy się orgiami, my nie zajmujemy się komentowaniem tego typu grubych imprez. Jedyne, co można skomentować i powiedzieć, to co było obrzydliwe, to, że jeżeli podczas tej imprezy człowiekowi stała się krzywda, to odpowiedzialność karną ponoszą ci, którzy nie wpuścili pomocy lekarskiej. I to jest patologia. Natomiast ja nie będę komentował takich czy innych zachowań kogoś, kto ma takie czy inne upodobania. My mówimy o sprawach znacznie poważniejszych, nie o obyczajówce. My, lewica, od zawsze mówiliśmy, trzeba przeciąć tę pępowinę, przez którą płynie z państwa do kościoła ocean pieniędzy. Proszę sobie przypomnieć, jakie to są liczby, jakie to są sumy. 2 miliardy złotych rocznie na naukę religii w szkołach. Przypomnę, że młodzi ludzie masowo wypisują się z religii ze szkół. Ja jestem posłem wrocławskim. We Wrocławiu 82% uczniów szkół średnich wypisało się z religii, a religia dalej jest nauczana. Przypomnę o jednej skandalicznej rzeczy. Mamy taką ustawę. Tutaj nie będę zanudzał przepisami, ale jest przepis w ustawie, artykuł 70a ustawie o stosunku państwa do kościoła, na podstawie którego od 30 lat parafia może wyciągnąć rękę po 15 hektarów ziemi, diecezja, seminarium duchowne po 50 hektarów ziemi w ramach tak zwanych utraconych ziem po II wojnie światowej za wschodnią granicą. Wie pan, ile z Dolnego Śląska wyciągnął kościół już ziemi? Ponad 10 tysięcy hektarów w ostatnich 30 latach. Na Opolszczyźnie 10 tysięcy hektarów w tej najmniejszym województwie, które jest także, boryka się z wieloma problemami. Co się stało z polskim kościołem? Kościół w Polsce instytucjonalny zamienił się w biuro obrotu nieruchomościami. Dostają 15 hektarów ziemi od wojewody, sprzedają i wyciągają łapę po kolejne 15 hektarów ziemi. Na tym polega nawracanie owieczek, na tym polega duszpasterstwo, na tym polega głoszenie dobrej nowiny o Chrystusie, handlowanie ziemi. A jak popatrzymy sobie na samorządy, które przekazują z 99% bonifikatą nieruchomości w centrum miast, to jest duszpasterstwo, to jest posługa religijna. Panie redaktorze, lewica zawsze będzie po stronie wierzących, bo my jesteśmy
formacją, która broni prawa każdego do swobody sumienia i swobody wyznania. Zawsze będziemy przeciwko tylko jednej rzeczy, chciwości i pazerności i przenikania się dwóch porządków, świeckiego i kościelnego. A dzisiaj mamy tak, gdzie mamy zamknięte koło, Kościół z ambon i proboszczowie popierają PiS, a jak PiS dochodzi do władzy, to popiera Kościół i lekką ręką rozdaje nasze publiczne miliardy pochodzące z podatków. I dlatego chcemy wprowadzić opodatkowanie księży, bo nie ma niczego bardziej, powiedziałbym, oburzającego, nawet 100 razy bardziej oburzające niż ta orgia na plebanii w Dąbrowie Górniczej, jeśli kwiaciarka, jeśli mechanik samochodowy, jeśli nauczyciel co miesiąc płacą swoje podatki, a proboszcz raz na 3 miesiące płaci 146 zł podatku ryczałtowego. To jest sprawiedliwe? Czas wreszcie przeciąć ten chory związek pomiędzy państwem a Kościołem. Dobrze, ja rozumiem. Ja też tutaj w 100% pana popieram i popieram Lewicę. Ostatnio też koalicja idzie w tą stronę, że tak powiem, rozcinania pępowiny. Natomiast jeżeli już mówimy o tych kwestiach wyznaniowych, to taki biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak bardzo prosił, aby pomodlić się za tych biednych, zawstydzonych i obolałych księży z Dąbrowy Górniczej. Czyli jako Polak już się pan pomodlił za tych biednych, obolałych księży z Dąbrowy Górniczej? Ja mogę zapytać, nie precyzował, gdzie są obolali, nie precyzował, nie, w którym miejscu oni są, bo to jest bardzo ciekawe, że po tej orgii jestem ciekaw, które to organy, czy tam organa kościelne są obolałe. Jestem ciekaw, no ale skoro, że nie sprecyzował. Ja jeszcze tylko, jak już mam, bo to się tak dziwnie przełącza, to panie pośle, odpowiedź, ja rozumiem odpowiedź, ale tylko nie do końca na pytanie, bo Sebastian zapytał, to wszystko jest słuszne, co pan poseł powiedział, ale to jest bardziej, dlaczego wy nie bijecie w te dzwony? Ja rozumiem, że wy się nie zajmujecie, to są ważniejsze sprawy, ja rozumiem, że opodatkować Kościół, a nawet przeciąć, najpierw przestać im dawać, zanim zaczniemy im zabierać, najpierw im przestańmy dawać, to jest pierwsza rzecz, ale Sebastian spytał i ja jakby się przyłączam do tego pytania i to jest takie troszeczkę pytanie sugerujące, że właśnie dlaczego nie bijecie? Może to jest coś, co trafi, może tak jak posłanka Gajewska z tą tubą krzyczała o Wisach, może trzeba chodzić pod kościoły i z tą tubą krzyczeć o tej Dąbrowie Górniczej, mówię tak całkowicie serio, bo skoro przekaz TVP, oni o tym nie mówią, a dzieją się aż takie rzeczy, to może nie warto tłumaczyć najpierw te takie skomplikowane sprawy finansowe, tylko na obrazku im pokazać Dąbrowę Górniczą, bo tak wygląda obecnie Kościół. Zgoda, pełna zgoda. Znaczy ja też od razu miałem przed oczami, co tam jest obolałego, więc ale już nie będę wchodził w szczegóły. Jeszcze te organy kościelne to jest takie fajne. Tak, te organy kościelne biją na alarm, już dobra, już nie wchodzę w szczegóły. Natomiast nie no, ma pan rację, jakby, ale ludzie w Polsce nie są głupi i ludzie w Polsce mają dostęp także do wolnych mediów i czytają to już. To, że TVP tego nie pokaże, nie oznacza, że ludzie tego nie wiedzą. Nie bez przyczyny w diecezji sosnowieckiej jest najniższy odsetek ludzi chodzących do kościoła, no bo naprawdę ludzie przejrzeli na oczy i nie trzeba już TVP. Wie pan, ja jestem osobą, która naprawdę daje dużo wolności ludziom. Jeśli ktoś ma takie upodobanie, jeśli ktoś ma naprawdę taką potrzebę, niech robi sobie w tych czterech ścianach co chce, w ogóle mi nic do tego, więc tym bardziej nie będę zajmował się tym, czy ktoś jest obolały w jakimś miejscu, czy nie po niezłej imprezie. Tylko dla mnie ważniejsze jest to, bo jestem politykiem. Wie pan, i polityk jest od tego, żeby zmieniać prawo, żeby zmieniać rzeczywistość, a ja mogę zmienić prawo i rzeczywistość i oddzielić państwa od kościoła, nie mówiąc tylko o orgiach, tylko mówiąc o tym, że właśnie kościół wreszcie, ten pazerny, nienachapany kościół, który nam zawsze pokazuje, że jest 7 grzechów głównych, jest pycha, jest chciwość, a sami te grzechy pielęgnują, żeby w sposób systemowy tę pychę i chciwość uregulować. Ja podnoszę rękę za konkretnymi rozwiązaniami ustawowymi. To ja, wie pan, 2-3 lata temu złożyłem projekt ustawy, żeby wreszcie przeciąć tą chorą sytuację, w której, tak jak na przykład we Wrocławiu, parafia rzymskokatolicka uzyskała 15 hektarów ziemi, wyciągnęła po łatwą ziemię, a potem co? Opyliła Morawieckiemu za 700 tysięcy tą ziemię, a Morawiecki teraz ma tę ziemię, która jest warta miliony. To ludzi wkurza, to ludzi denerwuje. Ludzi nie denerwuje to, że ksiądz ma dziecko z jakąś swoją gosposią. Ludzi to nie denerwuje, bo my Polacy jesteśmy do tego przyzwyczajeni i wiemy, że ludzie mają różne słabości, także księża. Ja nie wymagam od księdza większej moralności czy większej dyscypliny.
dyscypliny. Ja wymagam od mojego państwa, i dlatego jestem posłem, i mam nadzieję, że już za kilka tygodni będę w stronie rządzącej, żeby móc podnieść rękę za tym, żeby jak mam do wyboru dać 2 miliardy złotych rocznie na religię albo 2 miliardy złotych rocznie na psychologa i psychiatrę w każdej szkole. Nie, na psychologa i psychiatrę w polskiej szkole. Żeby dzieciaki nie wieszały się na sznurówkach, nie popełniały samobójstw tylko dlatego, że są prześladowane, to ja nie mam dylematu. Ale PiS i Konfederacja dylemat będzie miało, bo są przywiązani i wiszą, przepraszam za to sformułowanie, jak u cycka u tego kościoła i nie chcą tego cycka puścić. A ja mam odwagę powiedzieć, czas wreszcie zatamować ten ocean pieniędzy, który płynie do Rydzyków, do biskupów, do Jędraszewskich, do wszystkich świętych, tylko nie do tych potrzebujących. Sebastian, mogę? Chciałem jedną rzecz a propos, że TVP i dociera. Ja wczoraj miałem rozmowę, ja już tu wspominałem w programie, mój kolega, zresztą były rywal z oktagonu Freak Fightowego, Michał Cichy, startuje z Konfederacji. Ja wczoraj z nim rozmawiałem i chciałem tylko, panie pośle, powiedzieć jedną rzecz i w ogóle widzą, że tak, my tak trochę tak żyjemy w tych miastach, w tym internecie, w takim świecie, że każdy wszystko wie. Otóż niestety nie jest tak i on mi mówił, on po prostu prowadzi tak troszeczkę kampanię organicznie i u podstaw, nie mając dużego budżetu, czyli jeździ po targach na wsiach w swoim regionie, co jest bardzo fajne. Mi nie jest po drodze z Konfederacją, ale mówię, po pierwsze to jest fajny gość, dobry człowiek, uczciwy, więc okej. I on jeździ po targach, jutro jest dokładnie do Staszowa, tam dzisiaj, przepraszam, i po targach chodzi do rodzinę w Staszowie. On, bo ostatnio jest ze Świętokrzyskiego, zresztą w tym roku Świętokrzyskie w tych wyborach to jest wybitne, bo i Giertych i Kaczyński, tak? Ja mówię, jego ogłosili dzień wcześniej przed tym, jak Kaczyńskiego mówię, ale ci kandydatów dali się wystraszyli. No ale w każdym bądź razie, i on po tych targach jeździł, tam rozdaje ulotki, rozmawia z tymi ludźmi, i on usłyszał, to nie wiem, czy ta historia przynajmniej była raz, on mi ją jakby wczoraj opowiadał, że pan mówi do niego, i to wcale nie taki strasznie leciwy, no starszy pan, ale nie jakiś straszny leciwy, mówi, a co to jest Konfederacja, a to jest jakaś nowa partia, tak? To wy teraz powstaliście. Przysięgam, i mówi to uczciwie, i ten gość nie kłamał. Po prostu był zdziwiony czymś, że jest. On nie był anty, bo on nawet nie wiedział, co to jest. I przyznał, że ogląda tylko TVP ze względów technicznych jakoś. Ma tylko odbiór tego gdzieś tam na swojej wiosce. I on pierwszy raz się spotkał z nazwą tej partii, więc też nie do końca jest tak. Ja wiem, że to są jednostki, panie pośle, ale niestety tak jest, że bardzo rzadko, ale jednak ten przekaz TVP to jest jedyny przekaz, jaki trafia do niektórych Polaków. No, zgadzam się, i kwestie telewizji publicznej trzeba będzie absolutnie uregulować. Ja na przykład twierdzę, i Lewica twierdzi zupełnie coś innego niż Platforma Obywatelska, ponieważ Platforma chce na przykład zlikwidować TVP Info. No, my jesteśmy przeciwko likwidacji TVP Info, ponieważ my, Lewica, jesteśmy za silnym państwem, który ma także w posiadaniu kanały informacyjne. Natomiast to wszystko trzeba będzie po prostu zreformować. Jakby, jak pan dzisiaj włącza, to ten pan z tego Staszowa, czy tam pan z tej wioski, jest takim, powiedziałbym, koronnym dowodem na to, że dzisiaj w ogóle telewizja publiczna nie może być nazywana telewizją publiczną. To jest ulotka propagandowa, która tak naprawdę jest podlana hejterskim, nienawistnym sosem wobec wszystkiego, co nie jest pisowskie, i sączy ludziom jad do głowy. Ale wie pan, to nie jest tak, że tylko ktoś tam z Konfederacji jest w małych miejscowościach. Ja jestem posłem z Wrocławia, ale wokół Wrocławia są setki wsi. Wie pan, ja chodzę po tych wioskach, ja rozwieszam swoje banery na wioskach, w małych miasteczkach, i też rozmawiam z ludźmi. Więc dzisiaj tak naprawdę wszyscy gryziemy ziemię, żeby tylko przekonać do swojego programu. Natomiast TVP Info jest absolutnie do całkowitej zmiany, i marzyłbym, wie pan, o tym, żeby taka Magda Ogórek, jak ona już tam jest i tam się mizdrzy do tej kamery. Magda Ogórek to jest wasz wytwór. Magda Ogórek powstała nie. Dzięki Lewicy. Wie pan, co tutaj coś powiem. A nie mam przy sobie popiołu, ale gdybym miał popiół, to bym posypał po głowie. Ale dzisiaj kościelne tematy. Popiołem głowy, no kadzidło, mira, tak, złoto. Tak. To nie jest środa popielcowa, więc nie będę posypywał głowy popiołem. Nie, ale dobrze, że rozmawiamy o imprezach, bo jest poniedziałek z rana, więc te poimprezowe bóle organów mogą występować. Dokładnie. Magda Ogórek wymyślił Leszek Miller,
a dzisiaj wiem, że będziemy rozmawiać o Leszku Millerze, więc to jest dorobek Leszka Millera, między innymi jego premierowania. Ale wie pan, jakby ja bym marzył o tym, żeby taka Magda Ogórek, jeśli już miałaby tam zostać, czego sobie nie wyobrażam, to żeby największą karą chyba dla Ogórkowej byłoby to, gdyby musiała przeprowadzić rzetelny wywiad z przedstawicielami dzisiejszej opozycji. Marzę o tym, chciałbym zobaczyć jej minę i chciałbym, no nie życzę jej tego, ale myślę, że dostałaby chyba skrętu kiszek. No to chyba takim najgorszym, co by mogło się zdarzyć, to byłby Czarzasty na fotelu naprzeciwko Ogórkowej, co? No tak, państwo mają sobie bardzo wiele do wyjaśnienia, więc tutaj ktoś był w oktagonie, może tam też. O, mamy to, róbmy to, róbmy to. Taki polityczny... Fajmy MMA, róbmy to. Tak. Lewica jest bardzo za równością, więc walka kobiety z mężczyzną nie powinien mieć, wyrównujemy szanse oczywiście, nie mamy z tym problemu. Konfederacja miała rację, krzycząc stop ukrainizacji Polski? Nie, nie miała. Konfederacja w ogóle nie ma racji, bo tylko potrafi podbijać nacjonalistyczny i głupi, bezrozumny, antyukraiński bębenek, ale nie proponuje niczego w zamian, więc konfederaci nie powinni w ogóle wypowiadać się w tych kwestiach, ponieważ każda wypowiedź to strzał kulą w płot. Wolę w ławie rządowej Leszka Millera czy Romana Giertycha? No, ani jednego, ani drugiego już nie widziałbym w ławach rządowych. Panowie mieli swój czas, wykorzystali jak wykorzystali. Wolałbym, żeby Leszek Miller już spokojnie komentował politykę z wygodnej emerytury, a Roman Giertych zajmował się tym, co chyba lubi najbardziej, czyli bycie adwokatem. Hasło Konkordat to jest takie bardzo chwytne hasło. Chcecie go wypowiadać, renegocjować. Technicznie rzecz biorąc możliwe. Ale czy jeżeli fizycznie wam się nie uda tego wykonać, zrezygnuje pan ze swojego mandatu? Wypowiedzenie konkordatu i renegocjacja, jak słusznie pan powiedział, to proces długotrwały i to nie dzieje się z dnia na dzień. Moje zadanie i zadanie lewicy jest przede wszystkim jedno. Renegocjować konkordat w ten sposób, aby już grube miliardy nie płynęły do jednego związku wyznaniowego. Jeśli Kościół będzie stawiał opór, będziemy prowadzić działania na rzecz wypowiedzenia tej dwustronnej międzynarodowej umowy. To nie zdarzy się za miesiąc, to nie zdarzy się za dwa miesiące. Więc trudno mówić o rzucaniu mandatem, jeśli to się nie uda, bo wierzę, że to się na pewno uda. Dobrze. Wolę być niemieckim agentem niż prawicowym, pożytecznym idiotą. Ani nie czuję się i nie wolę być żadnym niemieckim agentem, ani prawicowym idiotą. Czuję się, jeśli w ogóle czuję się jakimś agentem albo czyimś agentem, to agentem moich wyborców w parlamencie, którzy 4 lata temu w liczbie 44 tysięcy na mnie zagłosowali, a mam nadzieję, że w tym roku, już za kilka tygodni, zagłosują na mnie w podobnej liczbie. Ostatnie pytanie z serii Bez Ściemy. Najlepszym polskim prezydentem był Aleksander Kwaśniewski. Tu się pewno zgadzamy. To w takim razie, kto był najlepszym polskim premierem? Otóż każdy premier miał jakieś ważne zadanie, niewątpliwie zadaniem cywilizacyjnym, które zostało dowiezione, to było wstąpienie do Unii Europejskiej i z tym zasłużył się niezmiernie Leszek Miller, więc na pewno na miarę swoich czasów Leszek Miller był właśnie takim najlepszym w tym czasie prezesem Rady Ministrów. Prezesem Rady Ministrów, dobrze, to z tej serii Bez Ściemy. Konfederacja... Mówi pan, że Konfederacja bije w bębenek, rasistowskie i w dużej mierze się zgadzamy. Natomiast jednego nie można jej odmówić. Oni od początku byli przeciwko temu, co się dzieje z Ukraińcami w Polsce w obecnych dniach. I czy oni nie mieli jednak racji, bijąc w ten bębenek? Nie, nie mieli racji, dlatego że Polacy wbrew... wizji czy ochoty Konfederacji masowo zaczęli pomagać Ukraińcom w potrzebie już pierwszego dnia po wybuchu wojny, więc kompletnie nie mieli słuchu i nie mają słuchu społecznego. Oczywiście to jest bardzo łatwe, wie pan, mówić, że obcy coś tam zabiorą, że obcy są tutaj niepotrzebni, że gdyby nie było tych obcych, to byłoby lepiej. Tylko że ich recepty, na przykład wzorowane na Wielkiej Brytanii, zupełnie się nie sprawdzają. Popatrzmy, do czego doprowadzili nacjonaliści w Wielkiej Brytanii. Wyprowadzili Wielką Brytanię z Unii Europejskiej, bo było tam za dużo Polaków. Bo to był główny motyw. Za dużo Polaków było w Wielkiej Brytanii, którzy podobno zabierali pracę Brytyjczykom. I co?
No i mamy dzisiaj sytuację, w której Brytyjczycy już, gdyby była jeszcze jedna szansa zagłosowania w referendum, to by głosowali za powrotem do Unii Europejskiej. Więc recepty populistów i nacjonalistów są zawsze proste, są zawsze jednoznaczne. To obcy nam przeszkadzają. Gdyby nie obcy, to byłoby lepiej. Ale to już sprawdzono i Wielka Brytania jest na to przykładem, gdzie brakowało towarów w sklepach, gdzie brakowało benzyny na stacjach benzynowych i gdzie tak naprawdę Brytyjczycy masowo nie wrócili do prac, do zawodów opuszczonych przez Polaków, Rumunów i Litwinów, i dalej Brytyjczycy poszukują rąk do pracy. No tak, ale Konfederacja bije w bębenek cały czas obcych, PiS zresztą też, natomiast Lewica od zawsze praktycznie bije w bębenek związany z Kościołem. Czy to nie jest po prostu znalezienie sobie wroga, na którego będziemy naskakiwać? Nie, to jest obrona demokracji, bo pamiętajmy, że esencją demokracji jest wolność sumienia, wolność wyznania, wolność do bycia osobą nieindoktrynowaną na każdym miejscu swojego zamieszkania, swojej pracy, swojej szkoły. I obrona demokracji to jest także przeciwdziałanie rasizmowi. I absolutnie nie widzę żadnej symetrii, żadnego podobieństwa pomiędzy działaniami Konfederacji a Lewicą. Lewica mówi bardzo jasno i spokojnie od zawsze. Wolność wyznania i sumienia jest świętością, ale jest to prywatna sprawa. Więc jeśli jakiś związek wyznaniowy ma nadmierny wpływ na stanowienie prawa świeckiego podobno, jeśli ma nadmierny wpływ na wyciąganie pieniędzy, a wiemy, że tych miliardów rocznie idzie bardzo wiele na rzecz Kościoła, nie tylko poprzez nauczanie lekcji religii, które kosztuje 2 miliardy, ale także poprzez przekazywanie ziemi za darmo albo z 99% bonifikatą, to tutaj nie ma symetrii. Kościół nie jest wrogiem, wierzący nie są dla lewicy żadnym wrogiem, wręcz przeciwnie. Ja osobiście będę stał zawsze za pierwszy w obronie osoby, każdej osoby, która byłaby dyskryminowana z powodu swojej religii czy swojego wyznania. Natomiast czym innym jest obrona czyichś wolności, a czym innym jest taki patologiczny sojusz tronu i ołtarza. A to w Polsce właśnie ma miejsce i z tym walczy Lewica. No tak, tutaj tak, Lewica zawsze broni i walczy o innych, bardzo mocno walczy o kobiety. Muszę przyznać, że na listach Lewicy jest bardzo, ale to bardzo dużo kobiet. Natomiast czy najwięcej ze wszystkich list. A dzisiaj słyszałem, chyba pani Pomaska mówiła, że więcej jest, nie, Barbara Nowacka mówiła, że najwięcej jest kobiet na listach Koalicji Obywatelskiej. Nie, najwięcej kobiet jest na listach Lewicy, jest to 49% ponad. Koalicja rzeczywiście jest niedaleko, ale jednak z tyłu. A okej, okay. No to trzeba naprostować tutaj panią Barbarę Nowacką, nomen omen trochę z lewicowych też sfer pani Nowacka, prawda? Tak, pozdrawiamy panią poseł Nowacką. Tak, pani Barbaro, pozdrawiam bardzo. No dobrze, ale skoro tak, koalicja walczy o prawa kobiet, lewica walczy o prawa kobiet, LGBT i tak dalej, to kto zawalczy o prawa mężczyzn? No, Konfederacja jest dzisiaj jedynym ugrupowaniem, które pokazuje, że ten hedonizm, to bycie męskie jest bardzo istotne. Wie pan, no oczywiście można mówić, że Konfederacja... Nie wiem, to pierwsze słyszę w sumie od pana redaktora, że Konfederacja walczy o prawa mężczyzn, bo ja na razie słyszałem, że Konfederacja ma takie propozycje, czy też jej liderzy pokazywali takie projekty ustaw, jak zakaz rozwodów ustawowy, jak wsadzanie do więzienia kobiet na 10 lat za przerwanie ciąży. Kobiet. Jak na przykład, tak, no więc pytanie... Czy to jest obrona męskości? Znaczy, ogląda nas wielu facetów, jak rozumiem, i niech każdy facet sobie pomyśli, czy on chce być właśnie w taki sposób reprezentowany przez polityków, żeby jego interesy były tak reprezentowane. Bo jeśli słyszę, że Korwin-Mikke, lider, twarz Konfederacji, idzie na spotkanie jakiejś kompletnie... powiedziałbym abstrakcyjnej fundacji, nazwy jej nie będę wymieniał, która twierdzi, że kobiety to część dobytku domowego, to ja pytam, panowie, naprawdę to jest obrona waszych interesów? Jak ci faceci mówią tak o waszych żonach,
o waszych dziewczynach, o waszych partnerkach, o waszych mamach czy o waszych siostrach? Serio? Serio to jest obrona męskich interesów? Faceci, którzy wychodzą, kleją piwsko na scenie i mówią, że zafundują wam ustawowy zakaz rozwodu? Od dawna tak było. To było takie trochę w naszej polskiej kulturze, że ten mężczyzna, facet wracał o 15 z roboty, piwo zimne czekało na niego, kapcie i gazeta i on się czuł wtedy mężczyzną. Dzisiaj ten balans pomiędzy mężczyzną a kobietą jest do momentu, kiedy kobieta ma iść pracować w kopalni, bo wtedy już jest ona kobietą, już wtedy nie jest wyzwoloną, że tak powiem. Panie redaktorze, wiem, że oglądają nas bardzo inteligentni ludzie, którzy interesują się sprawami społecznymi i sprawami politycznymi. I serio, niech każdy sobie zada pytanie, to czuję się facetem w 100% dopiero wtedy, kiedy żona o 15.30 poda mi kapcie? Serio? Znaczy ci faceci z Konfederacji żyją w jakimś, nie wiem, XIX wiek, to chyba i tak już zbyt postępowo. Serio chcielibyście mieć żony, które siedzą gdzieś tam w kuchni, gotują bigos, a nie realizują swoich potrzeb? Naprawdę ja znam mnóstwo facetów, którzy są absolutnie spełnieni jako mężczyźni, którzy mają świetne dziewczyny, świetne partnerki, świetne żony, którzy po partnersku dzielą obowiązki domowe, którzy potrafią się dogadać, którzy potrafią podzielić się nie tylko pieniędzmi wspólnie zarabianymi, ale także zaopiekować się sobą nawzajem i swoimi dziećmi. To jest chyba fajna sprawa, bez takiej napinki, kto kogo zdominuje, kto komu ma podać bigos albo kiełbasę, kto komu ma podać, nie wiem, schabowego czy kapcie. No wiecie, jakby, wie pan, panie redaktorze, mamy już kompletnie inne czasy i kobiety naprawdę poszły zupełnie do przodu, jeśli chodzi o swoje ambicje, a rolą prawdziwego faceta, nie faceta takiego, który gdzieś tam patrzy na Mencena, jak chleje piwsko i rozrzuca fałszywe pieniądze na scenie, wydaje mi się, że dumą każdego faceta jest mieć żonę, dziewczynę, być w związku z osobą, która ma ambicje, ma coś do powiedzenia, która nie jest zapukana, zamknięta w komórce po to tylko, żeby tam tylko, nie wiem, obierać ziemniaki na obiad do schabowego swojemu facetowi. No to są po prostu moim zdaniem fajne standardy, fajne rodziny. Takie rodziny są naprawdę zgodne i takie pary i takie związki są bardzo, bardzo fajne. Więc panowie, jeśli myślicie, że to Konfederacja walczy o wasze prawa, to się grubo mylicie, bo Konfederacja w ogóle nie promuje żadnej agendy męskości, żadnej agendy rycerskości. No, promuje tylko agendę przemocy. Zgodzę. Tu się nie zgodzę, bo jednak Konfederacja jasno i wyraźnie mówi o tym, że prawo do broni powinien mieć każdy w Polsce, więc jest to jakiś element męskości. Nie no, panie redaktorze, zaraz. Co ma noszenie broni wspólnego z męskością? No ja akurat, to jest kwestia polityczna. Ja jestem z lewicy i jestem osobą, która reprezentuje pogląd, że dostęp do broni powinien być maksymalnie ograniczony, mając na uwadze to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, czyli co trzeci dzień mamy strzelaniny, w których giną dzieci. Ale oczywiście można się z tym nie zgadzać, tylko nie widzę tu żadnego pierwiastka ani kobiecego, ani pierwiastka męskiego. To jest rozmowa o bezpieczeństwie, nie o męskości, nie o tym, że jak facet będzie miał pod łóżkiem 4 kolty, to znaczy, że jest bardziej męski, a ten, który nie ma broni, jest mniej męski. To jest kompletnie bez sensu. Wpisywanie prawa do posiadania broni we wzorce kobiecości czy męskości po prostu jest totalną aberracją. Jedziemy. A tak już całkowicie, jak się podobał wczoraj film Agnieszki Holland? Wie pan co, ja z tego filmu wyszedłem porażony, ale nie dlatego, że potraktowałem ten film jako reportaż czy jako dokument, tylko to jest po prostu fabuła i to jest coś, co Holland robi zawsze, tak? Czyli stawia przed nami lustro i mówi: odpowiedz, jak byś się zachował, tak? Gdybyś widział tonące w bagnie dziecko, czy dalej służyłbyś ojczyźnie, czy jednak jakieś inne wzorce czy inne postawy by w tobie wzięły górę, więc no nie wiem, uważam, że każdy, kto się chce wypowiadać na temat tego filmu, po prostu powinien go obejrzeć najpierw, a potem krytykować, opluwać, wielbić. Po oglądnięciu tego filmu staje pan murem za polskim mundurem, czy idzie pan, tak jak opozycja, broni dalej Holland?
Nie no, wie pan, ale co to jest za alternatywa? To nie jest żadna alternatywa i tutaj nie ma żadnego punktu stycznego. Murem za polskim mundurem czy film Holland. To jest wszystko bez sensu. To jest połostawione na głowie i nie ma takiego dyskursu. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość próbuje wkupić się w łaski mundurowych i mówić im, że są jedynymi obrońcami. Co oczywiście jest nieprawdą, patrząc na to, ile zarabiają na przykład mundurowi, jak bardzo Prawo i Sprawiedliwość się o nich troszczy. Więc oczywiście Kaczyński brzydko się chwyta i widzi, że sondaże nie rosną, mogłoby być więcej, a nie ma, więc będą chwytali się każdego do piątku, 13 października do 24 będą chwytali się każdego sposobu, żeby tylko spróbować spolaryzować i zohydzić opozycję, ale to się nie uda, bo nikt nie stoi ani w obronie nielegalnej imigracji, ani nikt nie opluwa polskiego munduru. Po prostu Holland pokazała jedno, że w każdej formacji, w każdym środowisku jest jakieś parszywe zachowanie. Nie wiem, czy pan widział ten film, czy nie, ale ona także nieźle daje popalić drobnomieszczańskiej, liberalnej, platformerskiej bańce, gdzie wyśmiewa te drobnomieszczańskie, liberalne elitki. Więc tutaj nikt nie jest oszczędzony w tym filmie i chyba na tym polega rola artysty, prawda? No, no tak, tutaj tego akurat elementu nie wiedziałem, bo nie widziałem tego filmu, a z trailerów to nie za bardzo wynika, żeby... Nie, z trailerów to nie, z trailerów nie wynika nic. Dokładnie, to pod tym względem się zgadza. No, idziemy do przodu. Tak. Idziemy do przodu, mówił pan trochę o gryzieniu ziemi, ja powiem o ziemi w innym kontekście, o matce naturze, o naszej planecie. Lewica ma oprócz tych LGBT postulatów, kobiecych postulatów, dużo proekologicznych postulatów. Mam dwa pytania, takie dosyć osobiste. W pana oświadczeniu majątkowym nie ma samochodu, ale w oświadczeniu pana partnera jest Tiguan, Volkswagen Tiguan. To jest tak. Elektryczny samochód? Nie, to jest samochód na ropę niestety. I na ropę jest? No być nie może. To jest diesel, tak. No niestety, mamy diesla, którym się poruszamy, ale następny samochód, który kupimy, będzie już elektryczny. A na pewno? Nie ma innej opcji. Polskiej produkcji. Chyba ta Izera, tak, która jeszcze nie istnieje. Tak, z gór izerskich, tak. Jeśli będzie Izera i będzie bezpieczna, to czemu nie? Natomiast nie wierzę w te zapowiedzi naszego rządu. Natomiast ma pan rację, no, jak już jest kupiony, no to przecież nie wyrzucę, nie sprzedam. Trzeba wykorzystać, a potem iść z duchem przepisów i z duchem czasu. Czyli mamy oświadczenie, następny samochód po Tiguanie to elektryk. No już nie wyobrażam sobie, jak już tutaj poszło u panów redaktorów, to w programie to nie ma innej opcji. Panie Biedroń, proszę, że tak powiem, trzymać się za portfel. Partner właśnie kupił to Teslę. 600 tysięcy poszło. Nie, to trochę, bo może za parę lat będą tańsze, więc technologia się staje coraz tańsza. Więc używane. Nie będą już takie miliony. A właśnie, można kupić używane. Dobra, drugie pytanie w zakresie ekologii. Wspólnie z partnerem macie ponad 10 nieruchomości w swoich oświadczeniach majątkowych. No, nie, to nieprawda. Jakie 10? Naliczyłem. No, wspólności majątkowej nie macie, więc nie pojawiają się te same nieruchomości w obu oświadczeniach. To są te same, no więc niemożliwe. Jesteśmy najbardziej prześwietloną parą w polskiej polityce. Biedroń i ja co roku składamy oświadczenie majątkowe, wszystko wszyscy wiedzą, a nie tak ukrywają jak Morawiecki, że przepisują na żonę i udają biedaków, więc około 10. Sześć. 6. Naprawdę tylko 6? No ja widzę, wrócę do tego. No dobra, niech będzie. Macie 6 nieruchomości, to ile z tych nieruchomości zasilane jest zieloną energią? To są mieszkania w bloku, w blokach, no w kamienicach. Ja mam mieszkanie w bloku, więc... w świnicy i mam panele fotowoltaiczne. Może się pan koleżanki zapytać. Każde z tych mieszkań, chociaż nie jest jedno, niestety, które jest opalane gazem, ogrzewane, to jest stara wrocławska kamienica, natomiast wszystkie inne są podłączone do ciepła miejskiego. To jest ekologiczne i to jest promowane przez lewicę, żeby jak najwięcej mieszkań zostało podłączonych do sieci ciepłowniczej miejskiej, po to, żeby nie palić ani węglem, ani drewnem, ani gazem. Czyli nie macie w żadnym z tych nieruchomości paneli fotowoltaicznych?
Tylko na jednym jest balkon, więc nawet nie wiem, jak nie mielibyśmy to zamontować. Więc panie redaktorze, pan odpuści, bo to naprawdę to więcej pan nie wydroży. No dobra. A ile z tych nieruchomości kupiliście od kościoła, jeżeli mówicie o Morawieckich? I po jakiej cenie? Myślę, że gdybyśmy nawet nie chcieli, to by kościół, chociaż kościół to by Jabłowi sprzedał, żeby tylko, a no tylko to, zarobić. To biznes jest więc biznes. I dwóm gejom też by sprzedał. Nic od kościoła nie kupowaliśmy. Za dobrą cenę, oni w tym momencie nie patrzą w metryczki, w wiek, w orientację seksualną, wtedy nie patrzą. To prawda, to prawda. Jeszcze by wam je spokojnie poświęcili. O, dobrze, to już sobie to wyobrażam, jak u Śmiszka i Biedronia przychodzi ksiądz święcić. I święci sypialnie. O tak, tak. No myślę, że gdyby dobrze posmarować, to by też żyli poświęcili. Bez żadnego problemu. Ksiądz by święcił, ale się nie cieszył, tak jak Gowin kiedyś pogłosował. Tak, tak. Przy okazji kolędy, prawda? Tak, dokładnie. Dobrze. Tomku, masz jakiś ten? Bo ja mam tak, kolejny. Znaczy ja chciałbym, wiesz co, to mi wszystko tak rozwaliło to spóźnienie, że generalnie nie będę męczył, ja dzisiaj bardziej siedzę i wstydzę, ale ja chciałbym, jakby czytając o panu pośle, jest, no, nie sposób jakby pominąć, bo tego jest dużo tych działalności pana posła jako ekspert, doradca czy wysłannik gdzieś tam, jeżeli chodzi o prawa człowieka. I ja normalnie chciałbym po prostu za to, to nie jest pytanie, podziękować za tą działalność, bo to jest, to widać po prostu od samego początku, jak gdzieś to jest systematycznie i cały czas i przez to doświadczenie też pewnie wiedzę w tym zakresie, że przy każdej chyba możliwej instytucji, czy europejskiej, międzynarodowej i tak dalej, pan poseł gdzieś tam jest i w tych sprawach praw człowieka, a uważam, że mimo tego, że my uważamy, że już jest taki czas, że to jest takie oczywiste i dane, to nie jest oczywiste i dane. Ja sam w swoim życiu niestety miałem jakby nieprzyjemności, bo nie były do końca przestrzegane te prawa i z mojej strony, bo chciałem bardzo to powiedzieć, że bardzo dziękuję i proszę dalej nie odpuszczać i w tym kierunku działać. Dzięki ładne. Serdecznie, to jest bardzo, bardzo, bardzo miłe. Rozumiem, że są takie przerywniki w tym programie, że sobie trochę słodzimy. Więc... Nie, ja jeszcze nikomu nigdy nie słodziłem. Pierwszy raz mi się zdarzyło. Okay. Przysięgam. Bardzo dziękuję. No, może... Czuję. Naprawdę. Ja po prostu nie będę tu prywaty robił, ale nie będę prywaty robił, ale po prostu czytając to, a miałem po prostu taki szczęśliwy w życiu, gdzie po prostu biednego chłopaka, państwo polskie, to powiem tylko w 3 minutach, wsadziło na 4 lata do więzienia, miałem 19 lat, niewinnie zupełnie, raz mnie uniewinniono, ale po co płacić odszkodowanie, więc po znowu nie wiem ilu latach znowu skazano i 4 lata i do tej pory się z tym nic nie stało i nie mogę się dobić o sprawiedliwość. Ja marzę tylko, że przyjdą czasy jak z raportu mniejszości, bodajże się podłączało pod mózg i można było odczytać z twardego dysku ten dzień i kiedyś ten dzień przyjdzie i kiedyś ta sędzina mnie przeprosi za to, co zrobiła. Dziecku 19-letniemu, bo to byłem wtedy dzieckiem 19-letnim, wtrącony na 4 lata do więzienia, coś czego nie zrobiłem. I czytając to wczoraj, ja po prostu bardzo doceniam, gdzie ktoś krzyczy i walczy, bo to wcale jeszcze nie jest tak, że ta jednostka to tak te swoje prawa ma i to państwo naprawdę występuje z pozycji siły, więc dlatego takich ludzi doceniam. Dzięki bardzo, ale też nie chciałbym o mnie gadać, ale wie pan, dla mnie to był motor wejścia do polityki, bo ja do 2019 roku po prostu pukałem do drzwi polityków jako działacz na rzecz praw człowieka. Czasami te drzwi były zatrzaśnięte, czasami były uchylone, jak na przykład za czasów Platformy Obywatelskiej, a potem szybko mi je zamykano, jak podnosiłem konkretne sprawy, więc stwierdziłem, że trzeba przejść na drugą stronę rzeki, trzeba otwierać innym w parlamencie te drzwi. Wie pan, to bardzo też doceniam, że pan powiedział to o tym swoim doświadczeniu, ja też mam taki kontakt dosyć bliski z mężczyzną, z Jackiem Milczkiem, nie wiem, czy pan go kojarzy, to jest taki człowiek, który dosyć mocno jest obecny na Instagramie, wyszedł z zakładu karnego rok temu i w ramach resocjalizacji po prostu prowadzi wywiady, rozmowy z różnymi znanymi osobami, także politykami. Ja po prostu, wie pan, jak ja patrzę jako prawnik, adwokat na to, co się wydarzyło z wymiarem sprawiedliwości przez ostatnie 8 lat, to mam takie głębokie przekonanie, że to jest po prostu jedna wielka katastrofa. To jest po prostu coś, co tak naprawdę spowodowało, że z horyzontu widzenia wymiaru sprawiedliwości totalnie zniknął człowiek, tylko weszła polityka i drobne przekręty albo jakieś takie sposoby na napchanie sobie kieszeni. I
I jak patrzę na to, jak ta cała działka, na przykład resocjalizacji, albo w ogóle ludzi, którzy są w zakładach karnych, została totalnie zaniedbana, to ja naprawdę nie widzę jasnej przyszłości. Znaczy, trzeba totalnie zmienić politykę karną, trzeba totalnie wymienić myślenie też sędziów i prokuratorów. Bo wie pan, bo to nie jest też tak, że jak ja jako adwokat dzisiaj mówię, nie ma praworządności, trzeba doprowadzić do ładu polskie sądy, bo Ziobro łamie praworządność, bo łamie kręgosłupy polskim sędziom. To jest połowa prawdy. A druga połowa prawdy jest taka, że w tych sądach do tej pory też nie było różowo i w tych sądach też nie było tak, że sędziowie albo prokuratorzy widzieli, głównie sędziowie widzieli w osobie, która przychodzi na salę sądową człowieka, tylko po prostu kolejną sprawę do załatwienia, więc jestem, naprawdę to jest moją ambicją, że nowy minister sprawiedliwości, który będzie, już mam nadzieję za 3 tygodnie. Nie, ja uważam, że Roman Giertych ma zupełnie inne zadania do spełnienia. Bawienie się w ministerstwo przez Giertycha byłoby dla mnie nieporozumieniem. Natomiast nowy minister sprawiedliwości, kimkolwiek on będzie, będzie miał dwie sprawy do załatwienia najważniejsze. Przywrócić Polskę na ścieżkę praworządności, ale także wykonać gigantyczną robotę na rzecz polepszenia traktowania ludzi w sądach, po prostu, żeby ludzie wiedzieli, dlaczego tam się znaleźli, żeby sprawy były rzetelnie przeprowadzone, ale także, żeby ci, którzy dopuścili się niedbałości, mówiąc bardzo lekko i kolokwialnie, przy przeprowadzeniu procesów sądowych, żeby także ponosili odpowiedzialność, bo wtedy to jest znak dla społeczeństwa, że nikt nie stoi ponad prawem i wszyscy wobec prawa są równi. Tak, no tylko tak. Że a propos, nie mówię ten temat, go nie się boję. Dobra, powiedziałem, ale to było lat temu 30, 27, 8, więc to nie 8 lat ostatnie, tylko nie, jest nie, bardzo nie, tak źle. Tak jak mówię, tak. Bo te 8 lat w ogóle nie rzutuje, później rządziliście wy, rządzili wszyscy, bo to był rok 97. Także to są czasy w ogóle, czarno-biała telewizja i dinozaury latały tutaj wszędzie, więc ale ja uważam, że nie wiem, czy teraz jest lepiej czy gorzej, bo nie, później na szczęście nie miałem jakby już później styczności, ale to jest straszna tragedia. Po prostu ja mówię, dlatego chciałem powiedzieć o tych prawach człowieka, bo wiem, jak to jest osobiście być jednostką, gdzie masz machinę państwa przeciwko sobie, nie jesteś w stanie zrobić nic. I to nic. Ludzie tak sobie myślał, a niewinny siedzi. Otóż nie, mój drogi, jeżeli ktoś powie, że będziesz, nie zrobisz nic. Najlepsi adwokaci, jeżeli ktoś się uprze. Z drugiej strony, możesz być najlepszego adwokata, możesz być w 100% niewinny, możesz być 100% alibi, ja takie miałem. Ja nie mówię o swojej sprawie, tylko, że takie sprawy są i po prostu nikt cię nie będzie słuchał. Jeżeli ktoś po drugiej stronie powie, że ma tak być, to po prostu tak będzie. Jesteś jednostką po prostu wyrwaną z obecnego życia pazurami, wrzuconą gdzieś indziej i nikogo to nie interesuje. I ja naprawdę, to jest dla mnie traumatyczne, głębokie przeżycie. Mam nadzieję, że kiedyś dojdę do sprawiedliwości, bo nie jestem w stanie mimo 30 lat się z tym pogodzić. No oczywiście, to jest zostaje na całe życie, natomiast... Nigdy się nie pogodzę. I słusznie, nie wolno się godzić i nie wolno odpuszczać. I dlatego tym bardziej trzeba przypominać, jak ważne są prawa człowieka, bo prawa człowieka to jest coś takiego jak taka tarcza, która chroni nas przed przemocą państwa wobec jednostki. Ta przemoc jest czasami symboliczna, a czasami ona bardzo praktyczna, jak skazanie kogoś za coś, czego nie zrobił. Więc dla mnie to jest super istotna sprawa i mogę być w Sejmie, mogę nie być w Sejmie, ale tym zawsze będę się zajmował, bo jest to dla mnie najważniejsze. No dobra, to okay, ja to... I to z tymi sądami, Seba, zakończę ten całkowicie temat, to z tymi sądami ma pan poseł rację, że sąd nie widzi, tak, sąd nie widzi człowieka, nawet nie chodzi, że widzi cyferkę, ale widzi sprawę, którą ma załatwić, nie ma tam w ogóle takiego poglądu, a powinno, jeżeli sąd jest wpisany w kodeks, powinien kierować się logiką i swoim doświadczeniem życiowym, bo tak dokładnie to wygląda w KKW bodajże, to powinno być dopisane jeszcze jakimkolwiek takim ludzkim odczuciem, bo to też ten taki pierwiastek powinien być użyty. No pełna zgoda. Ja tylko jedna replika do tego, bo użyłeś, Tomek, sformułowania doświadczeniem życiowym. To ja miałem kiedyś taką sprawę w Świdnickim Sądzie 3 lata temu, gdzie sędzina właśnie pozwalała się na doświadczenie życiowe, twierdząc, że 50 tysięcy, które komuś oddawałem w kopercie, nie zmieści się do koperty. Kiedy mój prawnik się zapytał, a to pani sędzina dostawała 50 tysięcy w kopercie? Czy dawała? Tak, to owoce brała. Ja dostałem karę, bo prawnik dostał karę i w ogóle była zadyma. Ale bardzo dobrze powiedział, No moment. Ale dobra, wracamy do wywiadu. Panie pośle, klauzula sumienia. Chcecie
że tak powiem, wypowiedzieć, nie wiem jak to nazwać. Po prostu ją zlikwidować, usunąć, zlikwidować z ustawy, tak. Ale jest to fizycznie znów coś niemożliwego, no bo to jest zapisane w kartach podstawowych praw człowieka, w kodeksach lekarskich. Nie. Wie pan, najważniejsze, no chcemy po prostu usunąć przepisy dotyczące klauzuli sumienia, takie są w ustawach kilku w Polsce, po to, żeby wreszcie nie było żadnych barier w dostępie na przykład kobiet do świadczeń opieki medycznej. Panie redaktorze, klauzula sumienia to jest taki relikt. Relikt jeszcze, to naprawdę to nie jest jakaś przenośnia, to jest relikt ze średniowiecza, kiedy to duchowni mieli wpływ na stanowienie świeckiego państwa, świeckiego prawa. Mieli? Ja nie wiem, czy tu czas przeszły, dobrze pan poseł używa, jak widzę, co się dzieje. I dalej mają. Natomiast to jest relikt tego państwa, które było kiedyś jeszcze bardziej zarządzane przez Kościół. I teraz, szanowni panowie, no wyobraźcie sobie sytuację. Nie wiem, macie żonę, macie dziewczynę, macie matkę czy siostrę, ma jakieś powikłania przy ciąży, jedzie do szpitala, a lekarz mówi, no ja nie udzielę pomocy, bo mi na to nie pozwala moja wiara. No więc jeśli nie pozwala ci twoja wiara wykonać świadczenia medycznego, to zostań architektem, to zostań sprzedawcą bułek, to zostań kierowcą, zostań kimś, kto nie będzie miał problemu ze świadczeniem swoich usług. No, szanowni, ja pamiętam taką sprawę, jedną, bardzo krótko, bo ona będzie bardzo obrazowa. To była sprawa, którą rozpatrywał Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, dotyczyła człowieka, który był mieszkańcem Finlandii, obywatela Finlandii, który przyjął się do pracy na kolei i był wyznawcą, był członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. To jest taki, nie wiem, czy panowie wiecie, ale jednym z wymogów jest, że nie pracuje się po zachodzie słońca w piątek, aż do zachodu słońca w sobotę. I on pracował na kolei. I jak sobie wyobrażacie, w Finlandii zimą bardzo szybko zachodzi słońce i robi się ciemno, więc około 13-14 wychodził już sobie do domu. No i jakby zwolniono go z tego powodu z pracy. On się powołał, że został zdyskryminowany z powodu swojej wiary, bo jego wiara nie pozwala pracować na kolei o godzinie 14 w piątek zimą. No więc sprawa aż obiła się o Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał powiedział bardzo jasno, panie, miałeś jeszcze jedno wyjście, możesz tam nie pracować, możesz pracować gdzie indziej. Od twojego bycia w tej pracy zależało bezpieczeństwo tysięcy pasażerów. Więc sorry, ale jeśli mamy na szali zdrowie i życie ludzkie i czyjąś wiarę w konkretnej sytuacji, to życie ludzkie jest ważniejsze. Zawsze masz najważniejsze wyjście z tej sytuacji. Możesz nie być lekarzem, albo przynajmniej możesz nie być ginekologiem. Możesz zostać okulistą, tam nie ma żadnych problemów z klauzulą sumienia. Możesz zostać, nie wiem, ortopedą, możesz zostać, nie wiem, chirurgiem plastycznym, ale nie ginekologiem czy położnikiem, człowiekiem, który ratuje ludzkie życie w sytuacjach krańcowych. Więc dlatego my jesteśmy za likwidacją klauzuli sumienia, bo ona niestety dzisiaj pokazała w sposób tragiczny wieloma przypadkami, że ta klauzula doprowadziła do śmierci konkretnych osób. Więc pytam, czy ta klauzula sumienia jest warta obrony? Moim zdaniem nie jest warta obrony, bo doszło do patologicznego rozumienia tej klauzuli sumienia. No to... A czy przysięga Hipokratesa się nie gryzie, czy to się w ogóle nie wyklucza? Ja tylko tak krótko wtrącę, bo dla mnie to są sprzeczne rzeczy. Jeżeli lekarz składa przysięgę Hipokratesa, gdzie jest wyraźnie, że on ma zawsze, wszędzie i w ogóle i naczelnym, nadrzędnym celem jest ratowanie czyjegoś zdrowia i życia i tutaj trafia pacjentka i on zasłania się klauzulą sumienia, to czy on nie przeczy sam sobie i nie łamie tej przysięgi Hipokratesa, która chyba jest dla lekarza nadrzędna w mojej opinii? Wie pan, no ale mamy państwo klerykalne i w państwie klerykalnym ważniejsza jest klauzula sumienia, a nie przysięga Hipokratesa. A kto odpowiedział za śmierć Izabeli z przyczyny na kolejne śmierci? Czy słyszymy o kimś, kto poszedł siedzieć? Nie. Słyszymy tylko o tragediach rodzin, o tragediach dzieci, które zostały bez matki. Słyszymy o tragediach mężów, którzy zostali bez żon. Ale czy jakiś lekarz odpowiedział za swoje zaniedbanie, za swoje takie tchórzliwe zasłanianie się klauzulą sumienia? Nie. Dlatego tej klauzuli po prostu nie powinno być i nie będzie problemu i będzie jasność w ściganiu i dochodzeniu odpowiedzialności.
Tak, oczywiście, tylko ja tutaj mówię, tak daję, sobą się przekazuję głos, daję, tak troszeczkę puszczam oczko do tych rad lekarskich i wszystkich, no bo jakby, jeżeli oni odbierają, bo ktoś odbiera, jak ktoś coś przysięga, ktoś odbiera, więc jak ktoś odbiera tą przysięgę Hipokratesa, jest to w obecności pewnie innych lekarzy, gdzieś tam rad, czy tam tych izb lekarskich, no to to jest taki pierwszy przyczynek do pomachania palcem temu gościowi, który tą przysięgę łamie, no bo zostając lekarzem coś przysięgałeś, gościu, i później oczywiście państwo, ci pisowskie państwo daje ci furtkę, dla mnie obrzydliwie głupią po prostu, i w zasłanianiu się tą klauzulą, no ale jednak przed nami lekarzami wspólnie przyjechaliśmy tą przysięgę Hipokratesa i co ty, gościu, robisz? Nie powinno się tak. Dokładnie tak. Ale jest prostsze rozwiązanie i to podpowiadam lewicy, bo sercem jestem zawsze od dawna z lewicą, to jest zamiast walczyć ze wszystkimi, można zrobić tak, jak zrobił George W. Bush w 2009 roku, wprowadził do systemu prawnego informację, że jeżeli instytucja medyczna dostaje finansowanie z rządu federalnego, czyli powiedzmy z naszego NFZ-u, i nie wykona zabiegu, powołując się na klauzulę sumienia, to w tym momencie NFZ nie daje pieniędzy tej jednostce. Rozwiązuje kontrakt. Koniec. Czy to nie byłoby najlepsze? Panie redaktorze, ale tak już jest. Nie wiem, czy pan wie, ale tak już w Polsce jest, że na przykład przerwanie ciąży jest zwykłym świadczeniem medycznym, który jeśli jakiś szpital, oddział ginekologiczno-położniczy chce mieć pieniądze z NFZ-u, to podpisuje porozumienie, na mocy którego zobowiązuje się świadczyć wszystkie usługi. Tylko żyjemy w państwie, gdzie szpital, budynek, ściany mają klauzulę sumienia, nie pojedynczy lekarze. Tylko mamy całe szpitale, całe placówki. I jak wie pan, na papierze wszystko jest okej. Okay. Na papierze jest tak, że jak dostajesz pieniądze publiczne z NFZ-u na prowadzenie działalności leczniczej, to masz obowiązek przeprowadzić wszystkie zabiegi od A do Z. Ale, mamy duże ale, żyjemy w państwie PiS, gdzie nie opłaca się, gdzie nie opłaca się wychylać. Wie pan, jest tak, że jeden ze szpitali podpisał porozumienie z jakąś diecezją, przechowuje relikwie świętego Jana Pawła w swoich murach i dlatego od wielu lat zobowiązał się do nieprzerywania ciąży w tym szpitalu. Pytam, gdzie jest rzecznik praw pacjenta? Pytam, gdzie jest prokuratura? Pytam, gdzie jest minister zdrowia? Pytam, gdzie jest prezes Narodowego Funduszu Zdrowia? No wszyscy kładą uszy po sobie, bo są relikie świętego Jana Pawła, więc się nie dotykamy tego typu kwestii. A to, że kobiety umierają, a to, że kobiety nie mają podstawowej opieki, to już jest problem tych kobiet. Najważniejsze, że relikwie świętego Jana Pawła II są zostawione w spokoju i nikt w tym budynku aborcji nie robi. O Boże Święty, no straszna rzecz. Dobrze, kolejna rzecz. Powolutku kończymy, tak? Tak, powolutku już kończymy. Słyszał pan o takiej inicjatywie? Ja muszę, Seba, bo pamiętasz, że tak, ja to będę w każdym odcinku powiedzieć. Robił, a pan... Poseł jest prawnikiem. Nie, ja po prostu... ktoś się do mnie zwrócił i... Aha, dobra, proszę bardzo. Troszeczkę... Chciałem tylko dwa słowa o tym, bo ktoś się do mnie zwrócił, ja bardzo to popieram. Jest coś takiego, powiem bardzo szybko, jak przyrzeczenie publiczne w prawie i jeżeli polityk coś mówi, to później go możemy pozwać i będzie płacił na pieniążki, jak tego nie dotrzyma. I ja jestem, to idą cudowne czasy i po prostu prawnicy założyli taką kancelarię. Bardzo proszę, żeby się do nich zwracać. Teraz spisywać, co wy tam wygadujecie. Akurat u was to może nie będzie, ale z tych 6 nieruchomości zostanie 2, to już mówię na pewno. Ale no, po prostu, jeżeli chodzi o obietnice, to ja myślę, że Konfederacja i PiS, no to nawet domka, no żoliborzu, ostatniego nie zostanie. Więc generalnie bardzo wspieram i to jest bardzo fajna rzecz, bo po prostu to też ma skłonić was, polityków, do troszeczkę oszczędniejszego rzucania tych obietnic, albo i do ich dotrzymywania. A to zrobi po prostu robotę in plus po każdej stronie sceny politycznej. Zgadzam się i uważam, że trzeba nas rozliczać i trzeba też, ale też trzeba, wiecie co? Trzeba też się interesować i trzeba też chodzić na wybory, bo jak ktoś nie głosuje, a chce kogoś rozliczać, to moim zdaniem to się nie łączy. To się nie łączy. Ja mówię o świadomych obywatelach i takich, którzy naprawdę i chodzą i głosują, się tym interesują, żeby później mieli szansę z tego rozliczyć. Sebastianie. Ostatnia rzecz, panie pośle. 1 października będzie pan na marszu Miliona Serc?
Nie, nie będę, ale nie dlatego, że nie chciałbym. Będę wtedy w Oleśnicy, będę gryzł ziemię i jak tutaj drugi prowadzący mówi, trzeba być obecny i w małych miastach, i w średnich miastach, i w małych miejscowościach, to będę na wielkim targu rozdawał swoje gazetki wyborcze i będę miał także tam konferencję prasową, choć wspieram każdego, kto wybiera się na ten marsz. Chciałbym tylko jednego. Chciałbym, żeby Donald Tusk wreszcie zrozumiał, że Koalicja Obywatelska nie jest jedyną opozycją, więc jeśli chciałby, a ma do tego wielki mandat, dać nadzieję Polakom i chciałby pokazać na dwa tygodnie przed wyborami, że wszyscy, jak jeden mąż i jedna żona po demokratycznej opozycji, jesteśmy zjednoczeni i już 16 października siądziemy do wspólnego stołu i będziemy tworzyli nowy rząd, to na scenie podczas tego marszu powinni pojawić się wszyscy. Biedroń, Czarzasty, Tusk, Kosiniak-Kamysz i Hołownia. I wszyscy demokraci powinni powiedzieć jednym głosem: tak, idziemy wspólnie, głosujcie na każdego tak zgodnie ze swoim sumieniem, natomiast 16 października stworzymy nowy, lepszy, demokratyczny rząd. No to jeżeli 16 października tworzycie rząd, to muszę replikę. Widzi pan siebie w rządzie obok Romana Giertycha? Wie pan co, nie widzę, nie za bardzo. No, ale widzę, tak nie wiem. A co jak tak będzie? Wie pan, ale jakby ja też nie lubię, że tak powiem, dywagować. Najpierw muszę zdobyć mandat i demokratyczna opozycja musi wygrać, to po pierwsze. I nie lubię dzielić skóry na niedźwiedziu. Natomiast jeśli pyta mnie pan, czy ja bym chciał być w rządzie, to ja mówię jedno, pozostaję do dyspozycji. Mam, uważam, kompetencje, doświadczenie, pomysł i plan na to, jak zreformować wymiar sprawiedliwości. Więc jeśli komuś będzie potrzebna moja ekspertyza, moja specjalizacja i moje zaangażowanie, pozostaje do dyspozycji. No i dzwoni tego 17 do pana Robert Biedroń i mówi: stary, gadałem z Tuskiem, idziesz do rządu, ale jest jeden problem. Obok będzie siedział Giertych. I co wtedy? Ja myślę, że Roman Giertych będzie miał inne zadanie do wykonania. Jeśli w ogóle się dostanie, to będzie pewnie tworzył jakieś komisje śledcze i będzie ścigał z tego swojego wiecznego wroga, czyli Kaczyńskiego. Kaczyńskiego, którego wyrzucił z rządu, Kaczyńskiego, którego próbował obejść od każdej strony. Bo wie pan, mnie się wydaje, że bycie w polityce dla prywatnej zemsty i wendety jest trochę słabe, po prostu. Trzeba mieć pomysł na państwo, trzeba działać, trzeba się wykazać. A to, żeby tylko dopiec Kaczyńskiemu, no fajnie. Ja też powołałem zespół 15 prawników, którzy rozliczają PiS i będą rozliczali PiS i wyciągamy wszystkie afery. Tylko to nie jest jedyna moja motywacja. Też oprócz tego, że chcę kogoś rozliczyć, to chcę także zaproponować i proponuję konkretne rozwiązania. U Giertycha widzę tylko, niestety, ale taką ślepą wendetę. No ale on panu posłowi nie ukradł kurtki, jak Giertychowi jednak tą kurtkę ukradł i tu ja też troszeczkę rozumiem jego ten, bo on w tej za dużej kurtce później zawsze Kaczyński stoi, ona zginęła po tym przeszukaniu u Giertycha i to jest, to są, a może miała jakąś sentymentalną wartość ta kurtka. I może wszystkim tym jest spodobane. Dobrze. Może na Pośpie zlicytują. Dzięki wielkie, dzisiaj naszym gościem był poseł empatyczny, walczący o prawa wszystkich dookoła, Krzysztof Śmiszek. Dzięki wielkie. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego. Trenerem praw człowieka. Nie wiem, jak to można, bo już nie zdążymy dopytać, ale pan poseł był trenerem praw człowieka, a teraz są czasy trenerów osobistych na siłowniach i tak dalej. Tej specjalizacji jeszcze trenerstwa nie widziałem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i przepraszam. Dzięki serdecznie. Wszystkiego dobrego. Idziemy na wybory. Wszyscy. Idziemy na wybory. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Pozdrawiam. Do widzenia.